jesteśmy na stadionie Legii, a więc nic innego jak warszawski festiwal piwa. Jest sobota, wczesna pora, więc fajnie zacząć od czegoś konkretnego. Ze mną Mick Keller i pomarańczowy spontan, także solidny kwas, jak podziela. Na festiwalu jak zwykle piw tyle, że nie wiadomo od czego zacząć i co próbować. Wczoraj trochę nam sobie podegustowałem, opiszę to lepiej na blogu, nie będę was tego wszystkiego przywoływał. Między innymi dla mnie takie top 3 świetne gozę z limonką i z kiwi od Piwnego Podziemia. Również kwaśne piwo z Szału Piw, które wygrało Beer Week Madness i 500, czyli słony rambus polczes pracowni. To dla mnie taka przewiesza, powiedzmy trójka z polskich. Z zagranicy między innymi próbowałem portugalskiego kraftu, no ciekawostka niesamowita. Całkiem sympatyczny list zresztą, a szczególnie sympatyczny jest piwowar Francesco, który dla mnie odtuniwał. Dzisiaj na dzień dobry, Mikael, także coś dosyć mocnego, jeśli chodzi o wrażenia, kwaśne, spontaniczne, także będzie dawało czadu ostro. Kupione na stanowisku kufli i kapsli. O, myślałem, że będzie gorzej, piłem ze spontanów Elde Flower, on już wanił takim ostrym, kiszonym ogórkiem. Tutaj oczywiście owoce, głównie kwas owocowy. Ale jest fajnie, jest dobre. Jest to bardzo sympatyczne. I zachęcające, przede wszystkim zachęcające. Mocny kwas, owocowy, taki jak lubicie, taki jak dla mnie. No to próbujemy, nasze zdrowie z warszawskiego festiwalu piwa, jest to po raz pierwszy. Impreza myślę bardzo, na bardzo dużo ludzi. Aż ostry. Aż wygryza grupki smakowe, aż boli. Ale nie jest aż tak odjechany jak właśnie ta wersja Elder Flower. To była najbardziej kwaśna na razie pozycja, jaką piłem z Hitlera. Całkiem dawno z dekami framboise Bon Ode. To też nie Bon, przepraszam, framboise Ode z dekami. To też było naprawdę kosmos. Tutaj aż tak zwanie jest. Jest to ożywiające. Jest to ożywiające, chce się pić dalej. Pobudza mocno kubki smakowe. Ale jest esencją smaku przede wszystkim. Tak jak cały ten festiwal. Także że fajnie, że sobie to wziąłem na pewno nagranie. Chyba więcej nagrywać nie będę, bo nie ma za bardzo warunków. Wszedłem gdzieś na trzecie piętro. Ale jak już nagrywam, to pozdrawiam wszystkich, którzy spotkałem na festiwalu, którzy mieli okazję ze mną jakieś piwko chlapnąć. Do zobaczenia w Karpę Kraft, pewnie po powrocie. Bogatsze doświadczenia, wiem co dobrego można w najbliższym czasie sprowadzić i kupić, a też po to tutaj przyjechałem. Pozdrawiam.